List świętego Pawła do Filipian, rozdział 1, wiersz 20 i poniżej. Jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele, to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. Apostoł Paweł wyraża tutaj taki głęboki swój dylemat. Co jest dla niego lepsze? Czy pozostać przy tym życiu tutaj na ziemi, w ciele? Czy może lepiej byłoby już rozstać się z tym ziemskim życiem i być z Chrystusem tam w wieczności w niebie? Oczywiście, jak to ktoś powiedział, dzień urodzenia człowieka i dzień zgonu wyznacza Bóg. Jednakże dzień nowego narodzenia z ducha wyznacza człowiek. Człowiek decyduje, kiedy pojedna się z Bogiem. Kiedy człowiek ma tą świadomość, że z Bogiem jest pojednany, ma tę pewność, że jego grzechy są przebaczone, że nie ciąży już żadne przekleństwo, żadne oskarżenie, żadna klątwa na jego życiu już nie ciąży, jest wolny, jest nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie, to w gruncie rzeczy może wyrazić te słowa jako też osobiste swoje wyznanie. Dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Czyli śmierć, jest tutaj mowa o śmierci fizycznej, biologicznej, nie jest żadną stratą. W innym miejscu jest napisane: błogosławieni ci, którzy w Panu umierają, a więc jest to pewna forma błogosławieństwa. Oczywiście też jest połączona ze smutkiem, z żałobą i każdy z nas gdzieś już ma to doświadczenie rozstania się z kimś bliskim. I wtedy, kiedy myślimy też o sobie, to jest to wielkim błogosławieństwem i powodem do szczęścia, kiedy mamy taki zdrowy dylemat, co jest dla nas lepsze. Czy być ciągle jeszcze w tym ziemskim ciele, w tym ziemskim namiocie, czy być może już lepiej dla nas tam w niebie, tam gdzie jest pałac, tam gdzie jest to miejsce, mieszkanie, dom, który Chrystus przygotował dla nas w tej niebiańskiej rzeczywistości. Ten dylemat jest świadectwem takiej duchowej dojrzałości i przede wszystkim pokoju z Bogiem, pokoju z ludźmi, pokoju z samym sobą. Apostoł Paweł, tak, on wiedział, że zresztą wyraźnie też powiedział, dla mnie lepiej być już u Pana, ale ze względu na służbę, powołanie, wie, że będzie jeszcze musiał, kiedy pisał ten list, będzie musiał jeszcze zostać ze względu na zbory pańskie, ze względu na służbę i powołanie. Kochani, jest to bardzo ciekawy i głęboki tekst Bożego Słowa. Zwykle ludzie mają takie mocne parcie na życie, chcą za wszelką cenę żyć. Tak, i to jest taka naturalna potrzeba każdego człowieka, żeby żyć, ale dla nas nie ma żadnej tragedii, kiedy ktoś odchodzi. Jest smutek, jest żałoba, tak jak mówię, oczywiście, i to jest jak najbardziej naturalne, ale jest pewna piękna perspektywa wieczności. Czy zastanawialiśmy się może już nieraz, co dla nas jest lepsze? Śmierć, czy to życie ciągle na tej ziemi? Wiadomo, że kiedyś przyjdzie moment rozstania z tym ziemskim życiem i jak dobrze, że ten ziemski znój się skończy po to, żebyśmy na wieki byli w tej radości i tak wtedy społeczność z Bogiem, społeczność, która jest nierozerwalna, tym bardziej będzie miała już całkowity, doskonały wymiar. Będziemy w takiej społeczności nie tylko na płaszczyźnie ducha, jak tutaj na ziemi to jest, ale na płaszczyźnie również duszy i ciała. Będziemy mieć nowe, uwielbione ciało. Kiedy mamy taką postawę, to mamy też taki zdrowy dystans do tych ziemskich spraw, do rzeczy, które przemijają.
Kiedyś do takiego wniosku doszedłem: człowiek, który ma swoją wartość w Bogu, to tutaj na ziemi żadne trudności, problemy czy ucisk nie jest w stanie pogrążyć takiego człowieka, nie jest w stanie zdołować, zniechęcić, nie, absolutnie, bo ma tą wartość w niebie, wartość w Jezusie Chrystusie, wie na co oczekuje. Taki człowiek wie do jakiego celu zdąża. I również kiedy mamy taki cel przed sobą, życie wieczne, to też powodzenie i szczęście i sukces za sukcesem też nie jest w stanie zawrócić nam w głowie, bo wiemy, że to i tak przeminie. Wszystko, co na ziemi, to marność nad marnościami, gonitwa za wiatrem, ale to, co jest sednem naszego życia, to Chrystus. I dlatego niech i dzisiejsze to myślenie, ta refleksja doprowadzi nas do tego, abyśmy posegregowali nasze wartości, abyśmy wybierali priorytety w naszym życiu, a wtedy będziemy mieć taki zdrowy dystans do tych ziemskich rzeczy. Będziemy chcieli być u Pana w niebie, ale jeżeli Pan chce, żebyśmy jeszcze byli na ziemi, będziemy dla Niego ten czas naszego ziemskiego życia tak przeżywać, aby On był uwielbiony, aby Boże Królestwo się rozszerzało. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że wlewasz w nasze serce taki pokój, kiedy myślimy o wieczności, kiedy myślimy o Tobie. Panie, dziękujemy, że to błogosławieństwo niebiańskie przewyższa, wielokrotnie przewyższa, nawet nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak bardzo przewyższa to, co jest na tej ziemi. Dziękujemy, że to, co najlepsze, dopiero nas czeka. Amen.